Już pewnie za chwilę także rozpocznie się nasza transmisja na kanale YouTube Radio Fara, więc my już słyszymy te odgłosy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiamy ze Wzgórza Kalwaryjskiego. Pozdrawiamy z placu przed sanktuarium, gdzie właśnie w tym momencie rozpoczyna się piękny koncert zespołu Fioretti. Bogu i ludziom dziękujemy za to, że tutaj przybywają na Kalwarię, a zespół Fioretti obchodzi swoje 50. urodziny, więc zapraszamy na koncert. Wstał pan jak wtedy, gdy złamał kamienny sen, jak co dzień od tysiąc leci, by się wypełnił ten dzień. Alleluja, alleluja. Hop, hop, hop! Tak te niedzieli palmowe, z myślą pogody na ustach, z radością Bożego pielgrzyma. Niech te wszystkie dźwięki będą na chwałę Pana Boga. Zaczynamy ostatni koncert jubileuszowy. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że chcecie też razem z nami tutaj świętować 350-lecie tego miejsca, nasz jubileusz, i że chcecie świętować przede wszystkim to, co jest największym wydarzeniem tutaj, czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przygotowaliśmy dla Was kilka rzeczy tego wieczoru. Oprócz wielu, wielu piosenek, które będą przekrojem przez całe 50 lat, bo zostały wybrane z różnych okresów istnienia zespołu, z różnych składów, to można nas oglądać ten koncert live w internecie dzięki panom z Radia Fara, naszym braciom. Uhu.
Także zapraszamy wszystkich, udostępniajcie to z naszego profilu. Mało tego, nadto mamy dla was możliwość wysyłania życzeń, a później coś więcej, na konkretny numer telefonu. Najlepsze przeczytamy z tej sceny. Numer 664-079-997. I gramy. Ktoś to zapamiętał? Powiedz jeszcze raz. 664-079-997. Chwała Panu Bogu za to, że nas stworzył i że każdego z nas chciał. A skoro każdego z nas chciał i nas stworzył, to jest naszym Ojcem. A gdzie jest najlepiej?
W domu Ojca, dokładnie. W domu Ojca jest najlepiej. W domu Ojca czasem można trochę zaszaleć, nie? Dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu, a z pewnością nie traficie do żadnego innego miejsca, tylko właśnie do domu Ojca.
Jeszcze raz chcemy bardzo serdecznie poprosić właściciela tajemniczego, jakiego to było, niebieskiego, brązowego, jakiegoś tam czarnego BMW. Tylko nie wiem, czy to ten sam. O wdzięcznych numerach rejestracyjnych, to są te, tak? Tak, nie, tylko te. Że to znów inny samochód. Oho, okej. Okay. Czyli BMW czarne RPR 27836, jeżeli szybciutko nie zostanie przestawione, to się zajmą odpowiednie służby tym samochodem. I jeszcze jeden samochód. I jeszcze jeden samochód jest do przestawienia. Zastawia wyjazd i wjazd, no niestety. RZ67721. Jeszcze raz powtarzam. RZ67721. Numer telefonu jeszcze raz. 664-079-997. Na ten numer można wysyłać jak na razie pozdrowienia i wszystko, co chcecie nam przekazać. A śpiewaliśmy o domu ojca. I gdzie jest ten dom? Gdzie jest ten dom? Czy nasze serce nie może być domem ojca? I on nie może mieszkać na dnie naszego serca? Czy my nie możemy być świątynią Ducha Świętego? No nie możemy, bo nią jesteśmy. Twój
też w nas radość. Niech i tak będzie przez cały dzisiejszy wieczór, byśmy poczuli Twoją obecność, to, że jesteś z nami, że przemieniasz nasze serca tym Słowem Bożym, które słyszymy i wyśpiewujemy w każdej naszej piosence. Niech ten wieczór będzie Twoją chwałą. Teraz będzie trochę mocniejsza nuta. Teraz będzie trochę mocniejsza nuta, w której usłyszymy takie słowa, że nasze życie jest ukryte w Bogu. Twoje życie ukryte jest w życiu Bożym. I to się stało poprzez takie wydarzenie, które czasami nam bardzo umyka, poprzez chrzest. Chrystus zanurzył nas w swoim życiu i w życiu Ojca. To jest coś pięknego, bo to pokazuje, że nie jesteśmy kimś samotnym, że nawet jak w swoim życiu czujesz jakąś samotność, to wiedz, że nie jesteś sam, bo twoje życie jest ukryte w sercu Boga. Co to znaczy? Nie każdy z nas próbuje to odkrywać w swoim życiu. Zapraszam was do śpiewania. Kroplą krwi zgładził
się, pozwól się otulić ramionami krzyża. Bogu niech będą dźwięki, Bogu niech będą dźwięki, a widzę, że niektórzy z was mają coś takiego na sobie. Przypominamy wam, że możecie dostać nasze koszulki, które na 50-lecie jako pamiątkę dla was żeśmy zrobili. Są super, mówisz? No, to fantastycznie, cieszymy się bardzo z tego. I wszystkie płyty macie pod ręką do swojej dyspozycji. A w związku z tym, że widzimy, że lubicie się ruszać, to zaśpiewamy coś, co można potańczyć troszeczkę, a co na razie jest najstarsze z tego wszystkiego. Czyli co to może być? Nie, Izrael jeszcze nie. Coś jeszcze starszego. Namioty nie, jeszcze nie. Co można tańczyć? Braciszkowie skrzydlaci, tak? No właśnie. Na pewno pamiętacie, więc po prostu śpiewamy. Ale musicie być jak prawdziwe ptaki, machać, latać i tak dalej. Bez tego nie da rady. Do kogo mówisz, do kogo się uśmiechasz? Święty Franciszku, tu ludzi nie ma, nas szumi jak rzeka. Ptaszki śpiewają i słychać twój głos. Hop, hop! A Ciszkowie skrzydlaci, chwalcie Boga, chwalcie Boga, bo czynne stworzenia zdołamy odpłacić, jeśli nie piosenką ubogą. Słońce jasne, niebo czyste, i łąki zieleń, i łąki zieleń. Żarnowce rozsiadły się na polach, złocistą plamę, a ty jakby cię tu pokażał w katedrze wspaniałej i słychać twój głos. Hop, hop! A Ciszkowie skrzydlaci, chwalcie Boga, chwalcie Boga, bo czynny stworzenia zdołamy odpłacić, jeśli nie piosenką ubogą. Za słońce jasne, niebo czyste, yeah.
Zabrzmiał świergot jak dzwonki. Umilkł święty, zabrzmiał świergot jak dzwonki. Franciszkowie, skrzydlaci, chwalcie Boga, chwalcie Boga, bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić, jeśli nie piosenką ubogą. Za słońce jasne, niebo czyste, wypłacilibyśmy się za to wszystko, co dostajemy od Pana Boga. Teraz w tej piosence usłyszymy też takie bardzo przejmujące słowa, że Bóg spragniony jest Ciebie. Bóg jest nieustannie nastawiony na człowieka, bo my jesteśmy Jego dziećmi. Tak jak możecie popatrzeć na często na rodziców, którzy są wpatrzeni w swoje dzieci, jak w takie obrazki, w ikony, tak samo Bóg jest wpatrzony w Ciebie, w Twoje życie i nie umknął Mu żaden moment z Twojego życia. Żaden moment. I to pokazuje, jak bardzo dla Boga liczy się każda sekunda Twoja i tutaj na ziemi, ale też to, że liczy się każdy moment, który Cię też prowadzi do Niego. I życzmy sobie jak najwięcej takich momentów, które będą nas prowadzić przede wszystkim do naszego Pana. Śpiewajmy z całego swego serca Zaufaj Panu. Serca, zaufaj Panu, z całego swego serca, zaufaj Mu, z całego swego serca, zaufaj Panu, z całego swego serca, zaufaj Mu. Nie, 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 nie polegaj na własnym rozsądku. Nie, 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 nie polegaj na sprawiedliwości swej. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie polega.
się, powierz Bogu swą drogę, On cię poprowadzi i sprawi, że już nigdy nie będziesz lękał się. Śpiewaliśmy, żeby zaufać Panu. No właśnie, otóż to. Przecież chodzi o to, żeby zaufać Panu i posłuchać tego głosu, który mówi w naszym sercu, w cichym powiewie, w ciszy. A z tego właśnie powodu, że nierzadko mówi Jezus o powołaniu w naszych piosenkach, zapraszamy naszego gościa, który powie do nas kilka słów o tym właśnie, jak Jezus Chrystus nas woła. Paz i bien, pokój i dobro. Z tym pozdrowieniem pragnę przywitać się z wami wszystkimi tej nocy. Fioretti słucham na misjach w Boliwii. A to dzięki, że wziąłem kiedyś przed laty kasety i też przez Radio Fara, którą słucham dość często. Dzisiaj chcę podziękować Panu Bogu za Fioretti. Pierwszy to oczywiście Bóg i Matka Boża Kalwaryjska, ale ja wspomnę te lata, kiedy się przychodziło wcześniej po dróżkach, rozkładało się koc, zajmowało się miejsce i czekało się na występ Fioretti później po mszy świętej. Jeszcze pamiętam ten czas, kiedy Fioretti grało na schodach. Później był już większy podium, aż do reszty dzisiaj. Za to wam wszystkim gratuluję. Także właśnie chcę podziękować Bogu i dać to świadectwo, bo w moim życiu osobistym, powołaniowym, franciszkańskim Fioretti ma bardzo duży udział, a tak samo w życiu zakonnym mojej siostry Urszuli, która należy do rodziny sióstr franciszkanych, rodziny Maryi, pracuje w Rzymie w szpitalu Bambini Gesù już około 20 lat. Pan Bóg mi pozwala 30 lat pracować już na misjach. Przyjechałem z ojcem Henrym, który jest owoc naszej pracy misyjnej. Długo mógłbym opowiadać, pochodzę spod Przemyśla, z parafii Wacławice, z miejscowości Trójczyce.
i mam dużo do powiedzenia, ale nie chcę czas zajmować, bo trzeba słuchać jak najwięcej w tym roku jubileuszowym. Lubię z pracy z dziećmi pokazywać niektóre sztuczki. Jedną tylko wam tej nocy pokażę. Zaświecę światełko na cześć Fioretti i coś lepszego zobaczycie. Patrzymy uważnie. Dziękujemy za to, bracie. Właśnie powołanie ojca Marka w ten sposób się rodziło, że kiedyś spotkał właśnie braci z Fioretti. Wyobrażacie sobie, może ktoś właśnie wśród was dzisiaj usłyszy w jakiś sposób, nie tyle, że spotka, bo widzicie nas, jesteśmy tutaj, ale kiedy słyszycie tego wszystkiego, może do kogoś z was dotrze głos Pana Boga tak, w taki bardzo charakterystyczny i specyficzny sposób, którego nie będzie można się pozbyć z serca. Trzeba będzie go podjąć, więc zachęcamy do tego, żebyście też słuchali tego, co macie w sercu. Żebyście nie tylko zasypywali Pana Boga prośbami, ale też zasypcie go dziękczynieniem i słuchujcie się w to, co on wkłada w serce każdego z was. Nie uciekaj w pustkę serca, otwórz bramy, czeka ktoś. Mosty prawdy przeszli wielcy, bram szerokich dzisiaj dość. On cię woła szumem wiatru, ty uciszasz w sercu głos. Dajesz porwać siebie światu, wkoło lustra widzisz wciąż. On cię woła szumem wiatru, ty uciszasz w sercu głos. Dajesz porwać siebie światu, wkoło lustra widzisz wciąż. Nie czyń serca głuchej ściany, zaproszenie cicho brzmi. Pan cię woła nieustannie, czas zakończyć próżne dni. On cię woła szumem wiatru, ty uciszasz w sercu głos. Dajesz porwać siebie światu, wkoło lustra widzisz wciąż. On cię woła szumem wiatru, ty uciszasz w sercu głos. Dajesz porwać siebie światu, wkoło lustra widzisz wciąż. Na trąbce ojciec Tomasz Trawiński. Nie ukrywaj się w ciemnościach, dar zbawienia niesie blask. W murach jasne słowo gości, zło rozkruszyć może w nas. Pamiętaj, że on cię woła szumem wiatru, ty uciszasz w sercu głos. Dajesz porwać siebie światu, wkoło lustra widzisz wciąż. Cię woła szumem wiatru.
ciebie światu, wkoło lustra widzisz wciąż. Śpiewaliśmy o tym powołaniu, że Pan Bóg w ciszy mówi do nas i w ciszy nas powołuje, ale właśnie o tym, żebyśmy ostrożnie patrzyli na świat, żeby nie dać się mu porwać i zagłuszyć temu wszystkiemu. I uwaga, pierwsze SMS-y do nas dotarły, wybrane przez naszą drużynę w samochodzie Fara. Jeszcze raz numer, słuchaj, dobra, jeszcze chwilę, gdzie teraz? 664... 079-997. Słuchajcie, następna piosenka, Pochwalony bądź, zaśpiewamy w czyjejś intencji. Przeczytam wam, cośmy dostali. Kochani braciszkowie, bardzo proszę o wyśpiewaną modlitwę dla chorego kolegi Ernesta Kocana. Niech chłopak szybko wraca do zdrowia i dalej sieje dobro. Bardzo dużo pomaga chorym dzieciom. Teraz on potrzebuje pomocy. Więc pochwalmy Pana za to, że on go podtrzymuje i uzdrawia. Pochwalony bądź, Panie mój. Kur. Uwielbiam Ciebie, Panie, cały świat. Tęczą kolorów, szumem borów, krajobrazem gór, nadzieją, cukrą, da-da-da. Czas istnienia, każdy nowy dzień, tęsknota, by dogonić szczęścia bieg. Słowa zbyt małe wobec całej pełni serca drżeń, na wieki sławią Panie imię Twe. Pochwalony bądź Panie nasz, uwielbiony bądź Ojcze nasz.
a zastanawialiście się, dlaczego oddawaliśmy chwałę Panu Bogu zamiast prosić o pomoc dla Ernesta? Pewnie się nie zastanowiliście. A pamiętacie rozmnożenie chleba? Pamiętacie, nie? Tam Jezus Chrystus oddał swoją cześć Jezusowi, Panu Bogu, swemu Ojcu, prawda? Nie prosił: Ojcze, rozmnóż chleb, tylko błogosławił Go za to, że rozmnaża. Dlatego chwaliliśmy Chrystusa i Boga Ojca za to, że jest z Ernestem i mu pomaga. Teraz trochę spokojniejsza piosenka, chwaląca imię Jezusa Chrystusa. Otwórzmy swoje serca na obecność Boga, bo to zaangażowanie serca jest najważniejsze w modlitwie. Nie słowa, ale serce. Jahwe, Jahwe, jesteś tu, przy mym boku dzień po dniu. Ochraniasz mnie od zła i prowadzisz mnie drogą odwieczną. Ty przenikasz mnie, Panie, i znasz, czy stoję, czy siedzę, zawsze wiesz. Twoja dłoń jest nade mną, odsuwa śmierć i cień, chroni mnie przed złem. Gdzie przed Twoją miłością uciec mam? Gdybym wstąpił do nieba, będziesz tam. Czy na skrzydłach jutrzenki, czy na krańcu mórz, tam bym znalazł Cię. Jahwe, Jahwe, jesteś tu, przy mym boku dzień po dniu. Ochraniasz mnie od zła i prowadzisz mnie drogą odwieczną. To Ty sam utworzyłeś mnie, moje serce i myśli wszystkie znasz. Zanim słońce ujrzałem, Ty utkałeś mnie w łonie matki mej. Jak wspaniałe są dzieła Twoich rąk, jak głębokie są myśli Twe. Gdybym wszystkie policzył, a więcej ich niż gwiazd, znów bym znalazł Cię. Jesteś tu, przy mym boku dzień po dniu. Ochraniasz mnie od zła i prowadzisz mnie drogą odwieczną. Jahwe, Jahwe,
uwaga, przeczytamy znów coś. Pragnę pozdrowić całą wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej z Krakowa. O, widać, gdzie jesteście. O matku. Oraz złożyć życzenia zespołowi Fioretti z okazji 50 lat. Dziękujemy. No właśnie. Zawsze Boga wychwalajcie. Na chwałę Pana po wieki grajcie. Tłumy dalej zamawiajcie i 100 lat nam jeszcze grajcie. Życzy Krzeptoń. Dzięki, jakie rymy. Zaśpiewamy znów starszą piosenkę. Myślę, że ją znacie. O dobroci Pana Boga. Cały czas śpiewamy o Jego obecności, o tym, że przed chwilą śpiewaliśmy, że jest przy nas, że nas chroni, że w powiewie wiatru, czyli w ciszy do nas mówi. Więc wsłuchujmy się w to i czyńmy dobro.
uwaga, uwaga, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą dla was mamy. Oprócz tego, że możecie wysyłać życzenia, prośby o modlitwę, jak to już się stało, to jest jeszcze jedna rzecz. 50-lecie wymaga pewnej wiedzy, co? Trzeba wiedzieć coś o zespole, o piosenkach, że jest na przykład 15 albumów i takie różne tam. I mamy dla was zagadkę. Mianowicie, w którym roku została wydana piosenka Kalwaria Pacławska? Nie krzyczcie głośno, nie, cicho, cicho, no. Nie chcemy tego słyszeć teraz. No właśnie. Trzeba to napisać w SMS-ie na dokładnie ten sam numer, który podam, więc szykujemy komórki i piszemy, uwaga, uwaga, dyktuję, 664 664 079 079 997. Wspaniale, ktoś się już nauczył na pamięć. 997. Dokładnie tak. Czekamy na wasze odpowiedzi. Wysłaliście. Bardzo dobrze. Będziecie pierwsi. A oprócz tego przypominałem wam koszulki przy jednym wejściu, przy drugim, płyty tutaj. Patrzcie, oglądajcie. I ja, prawda, śpiewam dość dużo starych piosenek, dość dużo jest z nich smętów, a teraz coś weselszego. Teraz będzie trochę stara piosenka. Teraz pochopsamy znowu, więc... No właśnie. Względnie zróbcie sobie miejsce do tego, żeby potańczyć. Nie zróbcie sobie krzywdy. Nie zaczepcie się jak brat Wojtek, czy jak ja na ostatnim koncercie. Właśnie, właśnie. I uwaga. Brat Arkadiusz Góra! Raz. Teraz będzie piosenka o tym, by nikt nie zostawił namiotu w Kalwarii.
dajcie mu już zaśpiewać. Słuchajcie Wojtka. No to śpiewamy. Ojciec Paweł Kijko na basie! Łapy w górę! Zaśpiewać piosenkę, która jest modlitwą. Kiedyś jeden z braci
brat Darek Gaczyński nazwał tą piosenkę Modlitwa Nędzarza. Pomódlmy się w tej piosence o światło prawdziwe, byśmy zawsze żyli w prawdzie, by nam nigdy prawda nie umknęła, byśmy tą prawdę odkrywali, poznawali i dzięki prawdzie też dochodzili do ostatecznego poznania prawdy, a tą prawdą najprawdziwszą jest kto? Kto jest najprawdziwszą prawdą? Jezus! Nie słychać! Jeszcze raz! Dobra, modlimy się bardzo, jak widać, moje serce się porusza, mam nadzieję, że wasze też, wierzę w to. To dobrze, bo jakby się nie ruszało, to byś nie żył, Wojtek.
Ale śmieszne. Już ci nie przeszkadzam, przepraszam. Tu gryzać jeden, no. Dobra, przeczytamy trzecie życzenia, które są i obejmują nie tylko nas, się okazuje. Potem zaśpiewamy następną piosenkę. Niech Matka w niebo wzięta otacza swoim płaszczem matczynym na każdy kolejny dzień braciom nowicjuszom i braciom franciszkanom za ich obecność na wzgórzu kalwaryjskim i dla Ady Martyniak i Mateusza Woloszyna, którzy jutro staną przy ołtarzu i już będą jednym ciałem. Andrzej Sołtysiak z Rymanowa. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy też wszystkich oczywiście, którzy oglądają nas poprzez fanpage'a i YouTube'a Radia Fary. I zaśpiewamy o tym znowu, że Pan Jezus jest blisko nas. Będziemy Go wychwalać za to. Słońce zachodzi, a ciemność się zbliża, lecz Ty zostajesz mój przyjacielu. Ukaż nam teraz spokojne oblicze Twojego bóstwa, Twojego bóstwa. Panie, tak bliski, a jakże daleki, wypowiedz słowo, które padnie w serca, aby je wzmocnić niezłomną pewnością, że jesteś z nami, że jesteś z nami. Że ścieżka ziemskiego istnienia przez mroki wiedzie i pustynię suchą. Przecież my wiemy, że idziesz przed nami, wskazując drogę, wskazując drogę. Panie, tak bliski, a jakże daleki, wypowiedz słowo, padnie w serca, aby je wzmocnić niezłomną pewnością, że jesteś z nami, że jesteś z nami. Wszystko, co rozum wyznaje i myśli, a serce czuje przez nadzieję wiary, Tobie składamy z pokorną miłością. Najświętsza Trójco, Najświętsza Trójco, Panie, tak bliski, a jakże daleki, wypowiedz słowo, które padnie w serca, aby je wzmocnić niezłomną pewnością, że jesteś z nami, że jesteś z nami. Teraz zaśpiewamy coś,
o tej królowej, która włada tą górą. A co to było? O! Właśnie tak, kto to powiedział? Pięknie, pani aniołów. Ale musicie mi pomóc, bo ja niezbyt dobrze się czuję w śpiewaniu tej piosenki. No, pomożemy. No to śpiewajmy. Thank you.
Słuchajcie, jest jeszcze kilka spraw. Oj. Tak. Jak wysyłacie SMS-a z odpowiedzią, to piszcie też swoje imię i nazwisko, nie tylko rok. Byłoby łatwiej. Tak, bo planujemy tutaj dać wam jakieś nagrody za prawdziwą odpowiedź, prawidłową. Także jak ktoś odpowiedział, to dopiszcie swoje imię i nazwisko. I mamy jeszcze jedną prośbę. Ty też... to, że możemy tutaj stać na czymś tak olbrzymim, to jest łaska Pana Boga i niezwykły dar. I prosimy was też... Co? Olbrzymia scena. O, to właśnie. Nie ma jak to oglądać tyle bajek. No, nasi bracia będą gdzieś chodzić z jakimś koszykiem, czy stać przy wyjściu, jakbyście mieli ochotę, żeby nas wesprzeć w opłaceniu tego wszystkiego. To, bo to jest olbrzymia scena, to, za olbrzymie to zachęcamy, za olbrzymie pieniądze. No, zachęcamy. Dobra, a teraz kto zaśpiewa, jak myślicie? Znów ojciec dyrektor, nie? Słuchajcie, ale właśnie ta piosenka, którą teraz zaśpiewam, ma nową historię. Stara piosenka z nową historią, ale okazuje się, że ta historia nie jest z kolei taka nowa. Mianowicie w 2006 roku spotkała mnie tutaj dwa dni temu pewna dziewczyna. W 2006 roku dziewczyna o imieniu Florentyna, która gdzieś się tutaj widzi. O, jest tutaj. Florentyna wtedy miała 8 lat. Nie będę mówił, ile ma teraz lat, ale w 2006 miała 8. I Florentyna śpiewała z nami tą piosenkę z okazji jej urodzin, wtedy właśnie 8. Więc może z nami zaśpiewać w sumie z okazji swoich kolejnych urodzin. No to chodź. Jako małe dziecko, 8-letnie, już lubiła ostre rytmy. Dlatego teraz będzie w chórkach śpiewać z bratem Wojciechem. Wielkie brawa. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Nie mówimy których, ale w 2006 były 8. No to dobrze. No to śpiewamy i gramy. To, co było dawniej chlubą dla Jezusa, uznałem za śmieci życie. Śmierć uciski rwą nas z ognia Jego miłości. Z ognia Jego miłości. Rozpalnie w swoim ust, rozpalnie bicie swego serca, przyjdzie ten dzień, gdy przyjdziesz, chwalę aniołów w uszach. Grać będzie muzyka ta niebiańska, ta od Twego tronu. Ta od Twego tronu. Jedziemy! Rozpalnie, nie swoich kłód, rozpalnie, bicie Twojego serca, rozpalnie, miłością krzyża, rozpalnie. Rozpalnie światłem zmartwychwstania, rozpalnie tchnieniem swoich
Wszystkiego najlepszego. Właśnie, więc póki mamy czas, to róbmy różne rzeczy i na przykład czyńmy dobro. No już nawet widzę, że to ty, Dawid, no. Dobra, to śpiewamy. I Asysz gramy. Przypominamy, żeby odpowiadać jeszcze na pytania, bo macie ze dwie minuty. W którym roku została wydana piosenka Kalwaria Pacławska? Numer 664-07-997. I gramy.
czego chcę, to jest czego szukam, to całym sercem pragnę zdobyć. To jest czego chcę, to jest czego szukam. Czerpnąć z Ciebie, Franciszku, co w słowie Ewangelii przyudziałeś się w świętość. Nie będę się wahał pójść, bo to dzieje, co stanie się kluczem do Pana, do Ciebie. Nie będę się wahał, bo mocno wierzę. To jest czego chcę. Jakie jest rozwiązanie tego konkursu.
Mianowicie pochodzi Kalwaria Pacławska z kasety Najlepszej z matek, a jest to rok 1982. Zaśpiewajmy, co będzie. Cóż to jeszcze? O! Mamy zwycięzców! Uwaga! Dwójka, czytam imiona i nazwiska. Joanna Kiełt i Julia Krowiak. Gratulujemy wam bardzo serdecznie. I śpiewamy tęże piosenkę. Klasztorny dom, któż odgadnie, co oznacza krajobrazu opis ten. Nie potrzeba myśleć wiele, bo to właśnie jest Kalwaria, Kalwaria Pacławska, wielka Wilczek. Chociaż lubię jasną górę i piekany, lubię też to Kalwarię, kocham szczerze, taka prawda jest. Kalwaria, Kalwaria Pacławska, wielka Pliczek, cieniu drzew. Kalwaria, Kalwaria Pacławska, modlitwy, radość, śpiew. Chociaż lubię
Teraz zaśpiewamy ostatni utwór, pożegnanie, który idealnie pasuje na zakończenie, a znajduje się na prawie 10 kasetach. Nosi tytuł Pożegnanie, a zrobiliśmy go trochę w swoim stylu. Zapraszam tu wszystkich moich braci śpiewających. Cokolwiek to znaczy. No, ale takie trochę disco polo, takie trochę... To nie mów takich rzeczy, nie będzie niespodzianki. No, trzeba się nastawić, nie? Panie, proszę panów, panowie, proszę panie! Przybliża się dostania nas Fiore. Już, żegna was.
Gwardian. Ale kochani, musimy już kończyć. Następny punkt programu od pustu jest niedługo. Nie możemy naruszać punktu programu. Pieretti jeszcze będzie koncertował nieraz, dlatego ma 50 lat. Młodzieńcy nie pamiętają tych czasów. My z ojcem Jackiem pamiętamy 31 lat temu, jak staliśmy tutaj na tych schodach po prawej stronie i koncertowali z takiego mini takiej sceny. Dlatego Pieretti myślę, że jeszcze będzie istniało dalsze 50 lat, o ile będą kandydaci do franciszkanów. Więc tutaj apel do młodzieńców. Zapraszamy do franciszkanów, bo trzeba nowych tutaj grajków w zespole Pieretti. Żeby nie upadł zespół. W innych zakonach już nie istnieją zespoły niektóre. Więc zapraszamy. Tu jest kryptoreklama, powołaniówka. Dziewczyn nie zapraszamy. Zapraszamy chłopaków. Kochani, jeszcze jedna informacja taka. Pieretti będzie koncertowało, śledźcie ich na wszystkich tam mediach. Oni tam dają informacje, gdzie najbliższy koncert będzie. To wszystko, co tu widzimy, te lampy, te ścieżki, to jestem do tego troszkę zobligowany. Powstało dzięki programowi Polska, Słowacja, Interreg. Z tyłu tam taki baner, w tej chwili jest za mgłą. Więc dziękujemy też i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, ażebyśmy ten projekt skończyli. To jest Interreg Światło ze Wschodu, projekt maryjny. Dzisiaj była taka nasza biesiada maryjna z tegoż powodu. Wszystkim życzymy miłego wieczoru. Już zaraz wychodzi procesja i rozpoczynamy dalszy ciąg programu. Procesja z figurą Matki Bożej do Kaplicy Rafała, a następnie o północy Eucharystia. Zapraszamy, niech będzie pochwalony jest Chrystus. I tak, drodzy radiosłuchacze, kończy się ten nasz koncert, który przez 2 godziny mogliśmy oglądać, słuchać na antenie Radia Fara. Dziękujemy Państwu za to, że byliście razem z nami, że tak dużo SMS-ów. Ale ja myślę, że to 50-lecie Pieretti, ono pięknie dzisiaj wybrzmiało i pięknie dzisiaj zostało przekazane także tu, tym zebranym na Wzgórzu Kalwaryjskim, ale także zostało przekazane dzięki Radiu Fara, dzięki Telewizji Serpinów właśnie, czy to na antenie, czy także na kanale YouTube Radio Fara. Więc to taka wielka radość. Dziękuję naszym kamerzystom, operatorom, tym wszystkim, którzy tutaj cały czas tworzyli właśnie ten nasz program. Ze względu na to, że już na placu będzie bardzo ciemno, już w tym momencie nie będzie tych świateł, więc też będziemy tylko transmitowali całą procesję w ramach właśnie tylko naszej tylko w Radiu Fara. Więc też dziękujemy bardzo serdecznie jeszcze raz tym wszystkim, którzy nas śledzili. Wracają nasi operatorzy, pan Andrzej z tego dymu wraca teraz, więc nawet nie pytam teraz, jakie to były przeżycia. Niech usiądzie i niech się napije trochę wody. Drodzy radiosłuchacze, już tylko minuta.